Ad honorem Jesu, ahoj. Ahoj. Father Josef Tischner began his essay on faith in a turbulent time by recounting a conflict between a parish priest and an artist who was to create an altarpiece for the new church of St. Adalbert Chmielowski. Ksiądz Józef Tischner rozpoczyna swój esej o wierze w niespokojnym czasie, przywołując konflikt pomiędzy proboszczem a artystą, który miał stworzyć ołtarz dla nowego kościoła pod wezwaniem świętego brata Alberta. In the parish priest's imagination, brother Albert holds a loaf of bread over the heads of the poor and distributes slices of it into their outstretched hands. In contrast, the artist wanted to paint the saint bowing down before the poor from which Christ comes out to him. Wyobraźni proboszcza, brat Albert miał trzymać bochenek chleba ponad głowami ubogich i rozdawać kromki tego chleba w ich wyciągnięte ręce. Przeciwnie, w wizji artysty, święty miał klęczeć przed ubogimi, spośród których Chrystus przychodził do niego. In the eyes of the artist, and it's evident that Tischner understood and sympathized with him, the depiction of the saint bowing down to the poor, not in front of the poor, reveals the triumphalism of the church. Tischner then goes on in his essay to reflect on the relationship between office and faith, but we take a slightly different route. W oczach artysty, a jest oczywistym, że Tischner miał właśnie dla niego zrozumienie i sympatię, obraz świętego, który pochyla się nad ubogimi, a nie przed ubogimi, objawia triumfalizm Kościoła. Tischner idzie dalej w swoim eseju, żeby opisać relacje pomiędzy urzędem a wiarą. My pójdziemy nieco inną drogą. The church in many countries of the world, and also in Poland, has undergone an earthquake in recent years. It has been forced to look at its weakness, at long unacknowledged and hidden sins within the church, and have weakened its credibility. Kościół w wielu krajach na świecie i także w Polsce przeszedł w ostatnich czasach prawdziwe trzęsienie ziemi. Został zmuszony, żeby popatrzeć na swoją słabość, na długo nierozpoznane i ukrywane grzechy wewnątrz Kościoła, które osłabiły jego wiarygodność. Hiding, denying and downplaying these things has not helped the church, but harmed it. Only the truth will set us free. Ukrywanie, zaprzeczanie, odsuwanie tych spraw nie pomogło w żaden sposób Kościołowi, raczej go zraniło. Tylko prawda nas wyzwoli. In those shameful and scandalous cases of abuse, including abuse of children and minors, it was not just a failure of a relatively small number of individuals. The Pope Francis sees the root cause of this evil in the system of clericalism. The abuse of power and authority was the result of a certain understanding of power in the church.
w tych przynoszących Kościołowi wstyd, a ludziom zgorszenie w przypadkach nadużyć, włącznie z nadużyciami w stosunku do dzieci i nieletnich, nie idzie jedynie o upadek relatywnie małej liczby konkretnych osób. Papież Franciszek upatruje korzenia tego zła w systemie klerykalizmu. Nadużycia władzy i autorytetu były rezultatem pewnego rozumienia władzy w Kościele. And Jesus saw that even his first apostles were already subject to the temptation to understand their empowerment in terms of exercising authority in this world. He strongly admonished them, let it not be so with you. He who is first among you, let him be as the last and servant of all. Kiedy Jezus widział, że nawet jego pierwsi apostołowie już poddawali się pokusie rozumienia tego, że zostali obdarowani władzą w terminach wykonywania władzy w tym świecie, napomniał ich z mocą: nie tak będzie między wami. Ten, kto jest pierwszy między wami, niech będzie ostatni i sługą wszystkich. Clericalism consists in two distorted relationships. One is a relationship to people in the manner of power control and self-exaltation. Let it not be so with you, Jesus exhorts his disciples emphatically. Klerykalizm zawiera się w dwóch wypaczonych relacjach, odniesieniach. Pierwszą jest relacja do ludzi na sposób władzy, która kontroluje i zmierza do wywyższenia samego siebie. Nie tak będzie między wami, poucza nas Jezus z naciskiem. The second aspect of clericalism is a possessive relationship with God and the God's self-giving. God does not give himself to us so that we can own him. Revealed, given truth, the grace of faith, this is not something that is our property for which we can exalt ourselves above others. Drugim wymiarem klerykalizmu jest zawłaszczający stosunek do Boga i do Bożego udzielania się nam. Bóg nie daje nam siebie tak, byśmy go posiadali. Objawiona, dana prawda, łaska wiary nie jest czymś, co jest naszą własnością, z powodu której moglibyśmy wywyższać siebie samych ponad innych. We priests, we Catholics, we Christians do not have a monopoly on God and faith. We have no special right to God from which we can derive any of our privileges in relation to other people. My, księża, my, katolicy, my, chrześcijanie, nie mamy monopolu na Boga i wiarę. Nie mamy specjalnego prawa do Boga, z którego moglibyśmy wyprowadzić jakikolwiek z naszych przywilejów w relacjach do innych ludzi. In many of his parables, Jesus warns against stewards who have begun to arbitrarily and irresponsibly play the role of owners, of masters. W wielu swoich przypowieściach Jezus ostrzega nas przeciwko rządcom, którzy zaczęli w sposób arbitralny i nieodpowiedzialny odgrywać rolę właścicieli i mistrzów. The unholy trinity of the interrelated ills
of the church consists of clericalism, triumphalism, and worldliness, mundanity. Francis' term mundanity is probably the equivalent of the word verweltlichung used by Pope Benedict. Nieświęta Trójca, powiązanych wzajemnie ze sobą chorób Kościoła, składa się z klerykalizmu, triumfalizmu i światowości albo uwiązania w doczesności. Można by tak i tak tłumaczyć. Franciszek używa tego słowa światowość, które pod jego piórem jest prawdopodobnie ekwiwalentem słowa niemieckiego Verweltlichung, którego używał papież Benedykt. One manifestation of mundanity is worldliness, which Pope Francis severely criticizes in priests who, instead of living a modest, humble, and disciplined lifestyle, simplicity, and service, fall into corruption, the cult of money, luxury, social prestige, success, careerism, and worldly glory. Jednym z przejawów tego uwiązania w doczesności jest światowość, którą papież Franciszek bardzo ostro krytykuje w księżach, którzy zamiast podejmować życie umiarkowane, pokorne, zdyscyplinowane, pełne prostoty i służby, upadają w zepsucie kultu pieniędzy, zbytku, społecznego prestiżu, sukcesu i światowej chwały. Mundanity, worldliness, can lead to spiritual and moral decline within the church, can undermine the church's credibility, effectiveness in its mission, and its also ability to bear witness to the teaching of Christ. Światowość może prowadzić do duchowego i moralnego upadku wewnątrz Kościoła, może podminować kościelną wiarygodność, efektowność jego misji i zdolność do przynoszenia świadectwa nauce Chrystusa. The root of mundanity is a superficial relationship to the world. In the New Testament we read that God infinitely loved the world. But we also read a warning to Christians not to love the world. Korzeniem światowości jest powierzchowna relacja ze światem. W Nowym Testamencie czytamy, że Bóg nieskończenie kocha świat, ale czytamy także ostrzeżenie dla chrześcijan, żeby nie miłowali świata. If you look at the world through God's eyes, then we can love the world, because our love for the world participates in God's love for the world. We love the world in God, and we love God present in His creation. We love God through our love for His creation. Jeśli patrzymy na świat Bożymi oczyma, wtedy możemy kochać świat, ponieważ nasza miłość do świata uczestniczy w Bożej miłości do świata. Kochamy świat w Bogu i kochamy Boga obecnego w Jego stworzeniu. Kochamy także Boga przez Jego miłość do Jego stworzenia. This is a sacrificial love, coupled with responsibility. Ta miłość jest miłością ofiarną, nierozerwalnie związana z odpowiedzialnością. The opposite of the sacrificial love is possessive love. When we regard the world as our property, when we cling to it, fixate on it, then our love for the world is only self-love,
the opposite of true love. It is the opposite of the journey to the depths of creation, which is God, who both contains and transcends everything. Przeciwieństwem miłości ofiarnej jest miłość posesywna, zawłaszczająca. Kiedy uważamy świat za naszą własność, kiedy lgniemy do niego, kiedy na jego punkcie jesteśmy zwariowani, wtedy nasza miłość do świata jest tylko miłością własną, jest opozycją do prawdziwej miłości. Jest też opozycją, jest też przeciwna do drogi ku głębi stworzenia, której jest Bóg, który jednocześnie zarazem zawiera i przekracza wszystko. Mundanity is one of the causes and forms of superficiality, of a superficial, inauthentic life. It is necessary to overcome this way of being in the world, to make a turn, metanoia, from the surface to the depth. Believe I have overcome the world, Jesus says to his disciples. Światowość jest jedną z przyczyn i tym, co kształtuje powierzchowność. Powierzchowne, nieautentyczne życie. Jest koniecznym przekroczyć ten sposób życia, istnienia w świecie, nawrócić się, metanoia, od powierzchowności, od naskórka do głębi. Wierzcie, ja zwyciężyłem świat, mówi Jezus do swoich uczniów. I use the term triumphalism to refer to the confusion of the earthly ecclesia militans, church militant, with the heavenly ecclesia triumphans of the saints in heaven. Używam terminu triumfalizm, by się odnieść do pomieszania między ziemską ecclesia militans, kościołem wojującym, walczącym, z niebieską ecclesia triumphans, świętych w niebie. When the church militant sees to fight the temptation of triumphalism and considers itself a perfect society, it often becomes a militant institution at war with others who are different or nonconformist within its own ranks. Kiedy Kościół walczący przestaje walczyć z pokusą triumfalizmu i uważa siebie samego za doskonałą społeczność, societas perfecta, staje się często walczącą instytucją, która jest w stanie wojny z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy są inni i nie dopasowują się do jego hierarchii, układów, pozycji. Triumphalism also manifests itself in relation to truth. We succumb to the sin of triumphalism when we consider ourselves the owners of truth. Triumfalizm objawia się również w relacji do prawdy. Jesteśmy opanowani przez grzech triumfalizmu, kiedy uważamy samych siebie za posiadaczy, właścicieli prawdy. This attitude towards truth was typical of the certain type of 19th century Catholicism, but we encounter it in the church today too. Takie odniesienie do prawdy było typowe dla szczególnego typu XIX-wiecznego katolicyzmu, ale również w kościele dzisiejszym go odnajdujemy. One of the ideologies of the 19th century integral Catholicism, Donoso Cortes, wrote, I quote, "If truth is something we do not possess,
something we are still seeking. It is an assertion that truth and error have equal rights. And this is a false principle which the Catholic Church cannot teach. End of the quotation. Jeden z ideologów XIX-wiecznego integralnego katolicyzmu, Donoso Cortés, napisał: jeśli prawda jest czymś, czego nie posiadamy, czymś, co w dalszym ciągu poszukujemy, to wynika stąd, że prawda i błąd mają równe prawa, a to jest fałszywa zasada, której Kościół katolicki nie może nauczać. With such an approach, the truth of faith is transformed into a one-dimensional ideology. It is deprived of its essential eschatological dimension and of the depths of mystery beyond human possession. Przy takim odniesieniu prawda wiary zostaje przekształcona w jednowymiarową ideologię i jest pozbawiona istotnego dla siebie wymiaru eschatologicznego i głębi tajemnicy, która leży poza granicami ludzkiego posiadania. This trivialization of religion directly called for radical and denial by atheists, especially those who similarly considered themselves to be the owners of truth. Taka trywializacja religii wywoływała bezpośrednio wyśmianie i odrzucenie przez ateistów, w szczególności przez tych, którzy podobnie uważali siebie samych za posiadaczy prawdy. Here we see only as in mirror, in part, as in riddle, St. Paul teaches. The fullness of truth will not be attained here on earth, but only at the eschatological end of history, in the arms of God, when we are like God and see Him face to face. Tutaj widzimy tylko jakby w zwierciadle, częściowo, jakby w zagadce, naucza święty Paweł. Pełnia prawdy nie może być uzyskana tu na ziemi, ale tylko w eschatologicznym wypełnieniu historii, w ramionach Boga, kiedy będziemy jak Bóg i będziemy Go widzieć twarzą w twarz. This humble knowledge of the partiality of our knowledge can bring us much of value. It is not only a remedy for the arrogance, pride, and foolishness of the owners of all truths. It is also a remedy for intolerance. Takie pokorne uznanie cząstkowości własnej wiedzy może nam przynieść bardzo wiele dobra. Jest ono nie tylko lekarstwem na arogancję, pychę i głupotę posiadaczy wszelkiej prawdy, jest także lekarstwem na nietolerancję. We must give up the zeal of inquisitors and revolutionaries who want to play the angels of the last judgment and hastily destroy the wheat with the chaff. Jesus expressly forbade us to do so. Powinniśmy porzucić gorliwość inkwizytorów i rewolucjonistów, którzy chcą odgrywać rolę aniołów sądu ostatecznego i pospiesznie niszczyć pszenicę razem z chwastem. Jezus wyraźnie zabrania nam tego. Knowing that the Spirit of God, according to Jesus' promise, is gradually bringing us into the fullness of truth, should encourage perseverance
and eagerness in our search, overcome laziness and stupor, and lead us to childlike openness and curiosity. Jesus, who knows well that we could not now endure and understand, wisely lead us to watchful and joyful expectation. Przekonanie, że Duch Boga, zgodnie z Jezusową obietnicą, stopniowo prowadzi nas do pełni prawdy, powinno wzmocnić w nas wytrwałość, gotowość, gorliwość w poszukiwaniach, powinno pomóc nam pokonać nasze lenistwo i upór i prowadzić do otwartości na wzór dziecka i do prawdziwie dziecięcego zainteresowania. Jezus, który wie dobrze, czego w tej chwili nie możemy wytrzymać ani zrozumieć, z całą mądrością prowadzi nas do uważnego i radosnego oczekiwania. The discovery of the importance of the history and development, the evolution of the Church and its doctrine, it is extremely important gift on the path of the maturation of faith and the Church, even as the Church experiences the darkness of Gethsemane and the weight of the cross on her journey, she is encouraged by the knowledge that the history of the Church and the world is not only a painful journey to Calvary, but also and above all a joyful advent, an anticipation of a surprising encounter with Christ. Odkrycie historii i rozwoju, ewolucji Kościoła i jego doktryny jest niezwykle ważnym darem na drodze do dojrzewania wiary i Kościoła. Nawet jeśli Kościół doświadcza ciemności Getsemani i ciężaru krzyża na swojej drodze, jest wzmacniany przez wiedzę, że historia Kościoła i świata nie jest jedynie bolesną drogą na Kalwarię, ale także, przede wszystkim, jest radosnym adwentem, antycypacją zdumiewającego spotkania z Chrystusem. The Second Vatican Council attempted to lead the Church out of the dead end of the 19th century closed Catholicism. Vatican II presented a vision of the Church as a communion of the pilgrims, Communio Viatorum. The synodal reform initiated by Pope Francis is a continuation and radicalization of this vision. The Church is to be a common way, synodos. Drugi Sobór Watykański pragnął wyprowadzić Kościół z martwego i zamkniętego katolicyzmu XIX wieku. Vaticanum Secundum przedstawiło wizję Kościoła jako komunii pielgrzymów, communio viatorum, tych, którzy są w drodze. Reforma synodalna zainicjowana przez papieża Franciszka jest kontynuacją i radykalizacją tej wizji. Kościół ma być wspólną drogą, synodos. There is room for all in the Church, room for all, Pope Francis stresses. But for these words to be more than a publicly trick of Catholic missionary triumph, imperialism, and for the Church to be truly open to serve all people humbly and generously according to the command and model of Jesus, many things must obviously change. W Kościele jest miejsce dla każdego, podkreśla papież Franciszek. Lecz aby te słowa były czymś więcej niż tylko tanim
trykiem pod publikę, trykiem imperializmu katolickiej misyjności. I aby Kościół był naprawdę otwarty, by służyć wszystkim ludziom w pokorze i z hojnością, zgodnie z poleceniem i wzorem Jezusa, wiele rzeczy w sposób oczywisty wymaga zmiany. But in what ways must the existing Christianity change, and what must it preserve, or more deeply understand, renew and better express, so that it may not be a mere Christianity for Christians, but salt and leaven for healthy food to satiate the hunger of the world? Ale na jakich drogach musi aktualne chrześcijaństwo się zmieniać i co musi zachować albo głębiej zrozumieć, odnowić, lepiej wypowiedzieć, tak by mogło być nie tylko chrześcijaństwem dla chrześcijan, ale solą i kwasem dla zdrowego pożywienia, by nasycić głód świata. In what ways and to what extent can it change so that it does not turn into a naive religious Esperanto or a boundless humanism, but retain its taste of salt? Na jakich drogach i jak dalece może się zmieniać, tak by się nie zamieniło samo w naiwne, religijne Esperanto albo bezkształtny humanizm, lecz aby zachowało swój smak soli. We must get rid of clericalism, triumphalism and mundanity. Let us go back to that altar picture I spoke at the beginning. The double conception of the image, Albert distributing bread to the poor, or Albert discovering Christ in the poor, whom he serves, precisely by serving him, really represents a double understanding of the Church and Christianity. Musimy porzucić klerykalizm, triumfalizm i światowość. Powróćmy do obrazu z ołtarza, o którym mówiłem na początku. Dwie koncepcje wizerunku, Albert rozdający chleb ubogim i Albert odkrywający Chrystusa w ubogich, którym służy, precyzyjnie właśnie przez służbę jemu, ubogiemu. Te dwa obrazy reprezentują dwojakie rozumienie Kościoła i chrześcijaństwa. In the first case, the Church sees itself as possessing Christ through faith, and therefore from above it can give from what it already possesses. W pierwszym przypadku Kościół widzi siebie jako posiadacza Chrystusa, prawdy, wiary i dlatego z góry może dawać to, co sam już posiadł. It seems logical. You can only give out of what you already own. But that is the logic of this world. But the logic of the kingdom of God, as we read in the gospel, is something different, paradoxical. Wydaje się to logiczne. Możesz dać tylko to, co masz. Ale to jest logika tego świata. W logice Królestwa Bożego, jaką wyczytujemy z Ewangelii, obowiązuje co innego, coś, co jest paradoksalne. Not only does it apply to him who has, to him shall be given, and from him who has not, even what he has shall be taken away, but also
he who does not give up all that he has will not enter the kingdom of God. Ta logika Królestwa Bożego stosuje się nie tylko do stwierdzenia temu, kto ma, będzie dodane, a kto nie ma, będzie mu zabrane to, co ma, ale także do zdania, jeśli ktoś nie oddaje wszystkiego, co ma, nie wejdzie do Królestwa Bożego. The alternative to the concept of the church as possessor is the vision of the church as a communio viatorum, a community of pilgrims. It is a Christianity that is still on the way, which must constantly rediscover Christ. Alternatywą dla Kościoła jako posiadacza jest ideał Kościoła jako communio viatorum, wspólnoty pielgrzymów. To jest chrześcijaństwo, które jest ciągle w drodze i które musi nieustannie ponownie odkrywać Chrystusa. It is especially when the disciples of Jesus, following the command and example of their master, serve those in need, that they encounter Christ. They discover him precisely in the poor, the possessor of nothing. To właśnie wtedy, w szczególności wtedy, kiedy uczniowie Jezusa, idąc za jego poleceniem i za przykładem swojego mistrza, służą tym, którzy są w potrzebie, że właśnie wtedy spotykają Chrystusa, odkrywają go precyzyjnie w ubogim, który jest posiadaczem niczego. It does not have to be only the poor in the social sense, the charity. It is part of the irrepressible diaconia of the church to serve people who are losing their certainties in this world, who feel disoriented, lost. To nie stosuje się jedynie do ubogich w sensie społecznym, w sensie charytatywnym. Jest częścią niezastępowalnej diakonii Kościoła służba tym, którzy tracą poczucie pewności w tym świecie, którzy czują się zdezorientowani i zagubieni. After the long-standing crisis of traditional religious certainties, as we have seen in the pandemic and now in the economic crisis and the threat of global nuclear war, there is also a crisis of secular humanist values, of reliance on progress, secured by the power of scientific rationality and technology. Po już długotrwałym kryzysie tradycyjnych, religijnych pewników, kryzysie, który było widać najpierw podczas pandemii, a teraz w ekonomicznym kryzysie i w wyzwaniu globalnej nuklearnej wojny, mamy teraz do czynienia także z kryzysem świeckich, humanistycznych wartości, wiary w postęp, który będzie osiągnięty przez naukową racjonalność i technologię. Nor must we treat the poor as the rich as the possessor from above. We may feel that we have the right answers, the right solutions, and can give advice to the world from our surplus. But in Jesus' eyes, only the poor widow, who gave out of her lack, found grace. When we are poor, we can truly give. Nie chodzi też o to, byśmy uważali, traktowali ubogich jako bogatych z wysoka. Nie, inaczej. Nie chodzi jako też o to, byśmy traktowali ubogich tak jak bogaci, czyli z góry. Możemy mieć poczucie,
że mamy właściwe odpowiedzi, właściwe rozwiązania i że możemy dawać rady całemu światu z tego, co nam zbywa. Ale w oczach Jezusa tylko uboga wdowa, która dała ze swojego braku, znalazła łaskę. Kiedy jesteśmy ubodzy, wtedy możemy prawdziwie dawać. When I speak of the rich church, the possessing church, I'm not referring now to that which has been criticized so many times in history, namely the rich and powerful church owning many material goods and being associated with power. This is now, thankfully, an irreversible thing of the past in much of the world. Kiedy mówię o bogatym kościele, posiadającym kościele, nie odnoszę się tylko do tego, co było krytykowane już wielokrotnie w historii, a mianowicie do bogatego i mocnego kościoła, posiadającego wiele materialnego dobra i powiązanego z władzą. To już, Bogu dzięki, w sposób nieodwracalny należy do przeszłości w większości świata. My point is the essential spiritual wealth of the church. The church has, owns, the gospel, the sacraments, the charismata, apostolic succession, doctrine, knowledge. She has Christ. She has the truth. Moim celem jest odniesienie się do istotnego duchowego bogactwa Kościoła. Kościół ma Ewangelię, ma sakramenty, charyzmaty, sukcesję apostolską, doktrynę, wiedzę. Kościół ma Chrystusa, ma prawdę. I do not intend in the least to deny the church, the mystical body of Christ, this claim. But it's necessary to ask, of what nature is this possession? And how we do Christians dispose of this spiritual wealth? W najmniejszym stopniu nie zamierzam odmawiać Kościołowi, mistycznemu ciału Chrystusa, prawa do tego tytułu. Konieczne jest jednak zapytać, jaka jest natura tego posiadania i w jaki sposób my, chrześcijanie, zarządzamy tym duchowym bogactwem. Sometimes I worry that we haven't learned enough from the parable of the talents. The one who anxiously worried all that was entrusted to him, unwilling to give it up, unwilling to give it up for a moment, unwilling to risk losing it, eventually had that carefully guarded security taken away with shame. Myślę czasami, martwię się czasami, że nie przeczytaliśmy do końca przypowieści o talentach. Temu, który zaniepokojony pogrzebał wszystko to, co zostało mu zawierzone, nie chcąc tego dać nawet na moment, nie chcąc zaryzykować utratę tego, ostatecznie zostało ze wstydem zabrane to, co starannie strzegł w poczuciu bezpieczeństwa. Only those who handed over the entrusted values, invested, risked even losing them, did the right thing. It is not the church, sometimes like the rich young man, who, so he kept all the commandments, was unable to give up the wealth he had, his security. Tylko ci, którzy przekazali zawierzone sobie dobro, zainwestowali,
zaryzykowali nawet utratę talentów. Tylko ci dokonali właściwej rzeczy. Czy Kościół nie jest czasami podobny do bogatego młodzieńca, który chociaż przestrzegał wszystkich przykazań, nie był w stanie oddać bogactwa, które miał, swojego bezpieczeństwa? In many places in the Gospel, Jesus says that only the one who gave away all that he had becomes free to follow him. Perhaps this is not just about material goods. Our spiritual wealth can also be a part of those securities that we must give up in order to be free for the next journey, free for faith as a way of following Christ. Na wielu miejscach Ewangelii Jezus mówi, że tylko ci, którzy oddadzą wszystko, co mają, że tylko ten, który oddaje wszystko, co ma, staje się wolny, by iść za Nim. Zapewne nie chodzi tu tylko o materialne dobra. Nasze bogactwo duchowe może być także częścią tych zabezpieczeń, które musimy porzucić, aby być wolnymi do następnej drogi, wolnymi do wiary jako drogi pójścia za Jezusem. Yes, we Christians, we priests have certainly been giving for many centuries by teaching and preaching, by doing charity and social work, by doing good. But we often do it a bit like Brother Albert in the parish priest imagination from above. Tak, my chrześcijanie, my księża przez wiele wieków byliśmy tymi, którzy dają. Przez nauczanie, przez przepowiadanie, przez dzieła charytatywne, przez pracę społeczną, przez czynienie dobra. Ale czy nie byliśmy zbyt często podobni do brata Alberta w wyobraźni proboszcza z obrazu, który zaczynaliśmy? Czyli czy nie byliśmy podobni do tego, który chce dawać z góry? God's power is revealed only in human weakness. Only when we have the courage to admit and accept our weakness, we will open the door for the power of God to work. Moc Boża objawia się tylko w ludzkiej słabości. Tylko wtedy, kiedy będziemy mieć odwagę, aby uznać i zaakceptować naszą słabość, otworzymy drzwi, aby moc Boga mogła pracować. When we realize with all its implications that we are, as individuals and as church, only on the way and not at the destination, then we will come much closer to the goal of our journey, which is Christ. Kiedy zdamy sobie sprawę, kiedy przyjmiemy razem ze wszystkimi konsekwencjami, że jako indywidualni, jako osoby i jako Kościół jesteśmy tylko na drodze, a nie już u celu, wtedy będziemy mogli stać się o wiele bliżsi celowi drogi, którym jest Chrystus. Dziękuję.